Witam Państwa serdecznie. Witajcie, kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat związany z celem naszego życia. Osoba, która jest sformowana, jej psychologia jest ustabilizowana, szuka sobie celu w życiu. Cel w życiu, każdy z nas musi mieć jakiś cel. Żeby po prostu dojść do tego celu, musimy nieraz bardzo ciężko pracować, wytężyć nasze wszystkie siły, żeby po prostu dojść do mety. Nigdy nie możemy się bać porażki. Zawsze musimy być pewni siebie i mieć tą pewność siebie w każdej sytuacji, w każdym ćwiczeniu. Dzisiaj oglądałem bardzo ciekawy YouTube, bardzo ciekawy film o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych, jak zaczął ćwiczyć na siłowni, jak po prostu był skoncentrowany na tym, by po prostu dojść do celu. Chciał mieć piękne ciało, pracował nad tym bardzo ciężko i po prostu potem, po uzyskaniu pięknego ciała, chciał nakręcić kilka dobrych filmów. Oczywiście udało mu się. Po prostu udało mu się dzięki temu, że był wytrwały w swoim dążeniu do celu. Tak i my, jako Polacy, jako kobiety i mężczyźni, musimy być też wytrwali w dążeniu do celu. Każdy z nas ma jakiś określony cel w życiu, do osiągnięcia. I najważniejsze, być wytrwałym w dążeniu do tego celu. Jeżeli nie jesteśmy wytrwali, jeżeli boimy się porażki, jeżeli mamy jakieś zahamowania wewnętrzne, nigdy do tego celu nie dojdziemy. Dlatego właśnie naszą siłę, naszą koncentrację uwagi musimy skupić na dojściu do naszego celu, żeby ten cel osiągnąć. Jeżeli jesteśmy na przykład sportowcem i byśmy nie praktykowali naszych wysiłków, na przykład dajmy na przykład takiego biegacza. Jeżeli biegacz nie trenowałby każdy dzień z wysiłkiem po prostu swoich biegów, swoich mięśni, odpowiedniej diety by nie stosował, by nadużywał pewnych rzeczy, na przykład jak alkohol, czy tam kawa, czy na przykład papierosy, nie osiągnąłby wysokiego wyniku sportowego. Dlatego sportowcy, piłkarze i ludzie, którzy po prostu chcą dojść do swojego celu, muszą przyjąć pewne warunki, pewną dietę, pewny system życia, tak, żeby do tego celu dojść. I jeżeli będziemy myśleć, że po prostu, że nie jesteśmy w pełni sił, że coś nam się nie uda, że coś nam nie wyjdzie w życiu, no to w ten czas nie osiągniemy naszego celu. Trzeba uwierzyć po prostu w siebie. Trzeba uwierzyć, że mamy siły. Trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy silnym narodem, że jesteśmy silnymi osobami, że jesteśmy silnymi kobietami i silnymi mężczyznami. I że po prostu nikt ani nic nie może nas osłabić w dążeniu do naszego celu. Jeżeli ludzie w Polsce myśleliby w takim stylu, jak mówię w tej chwili do Państwa, w ten czas kraj obudziłby się z marazmu, bo w tej chwili nasz kraj przeżywa totalny marazm. Można powiedzieć, że jest totalnie... ludzie są w konfuzji. Nie wiedzą, co jest dobre, nie wiedzą, co jest złe. Nie wiedzą, jak żyć, nie wiedzą, co jeść. Wielu ludzi je dużo produktów zrobionych na chemii. Wiele ludzi po prostu nie wie nawet, jak się zachować, nie wie, jak się można odezwać, nie wie, jak się po prostu są niedobory w edukacji u nas w kraju i nie tylko w naszym kraju, też inne kraje jak Rosja, czy tam inne kraje też w niektórych miastach, też nie ma, jest niedobór edukacji. I co chciałem Państwu powiedzieć, w dążeniu do celu musimy zawsze mieć jasno w głowie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli będziemy mieć jasno nasze mety, nasz goal, co naprawdę chcemy osiągnąć, wówczas będzie szło wszystko o wiele, wiele łatwiej. Tyle, że każdy dzień musimy medytować o tym naszym celu, o tej naszej mecie. Czy to chcemy osiągnąć jakiś dom, czy chcemy osiągnąć jakieś pieniądze, chcemy rozwinąć jakąś firmę. To właśnie ta medytacja, każdego dnia, ta dzienna medytacja, wyobrażanie, jasne wyobrażanie sobie uzyskanie naszej mety, naszego celu spowoduje to, że w jeden dzień nasze myśli zmanifestują się na planie realnym. Po prostu każda myśl jest energią i energia oddziaływa na ten cały wszechświat, który otacza nas. Także jeżeli będziemy skoncentrowani na naszych celach, na naszych metach, na naszych pragnieniach,
Wierzcie mi, kochani, te pragnienia się wam spełnią. Wszystko, co myślicie, wszystko, co sobie zamarzycie, wszystko wam się spełni. Jeżeli, tak praktycznie mówiąc, chcecie, żeby się wasze pragnienia spełniły, możecie sobie w kąciku w domu postawić kwarc cytrynowy, który jest taki żółty, i obok tego kwarcu cytrynowego położyć fotografię waszego wymarzonego domu lub innego obiektu, który chcecie, żeby wam się spełnił, czy jakiegoś samochodu, który pragniecie. I wierzcie mi, kochani, że ten kwarc cytrynowy przyciąga te rzeczy, które przy nim położycie. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma produkuje podkładki, które harmonizują struktury wody. To jest podkładka Aronis Superhuman, jest bardzo zdrowa. Na tej podkładce można kłaść dzbanek kryształowy, szklany z wodą lub z sokiem i zharmonizuje struktury wody. To jest właśnie podkładka A4. I tutaj mamy podkładkę A5, która jest trochę mniejsza, ma te same właściwości, lecz jest troszeczkę mniejsza. Tutaj można też kłaść dzbanek z wodą, szklankę, wszystko, co jest z porcelany, ze szkła, lecz nie polecam kładzenia tutaj rzeczy metalowych, garnków, puszek z Coca-Colą, puszek po piwie, ponieważ energia nie przeniknie, nie przejdzie do danej puszki, do danego garka. I jak również nasza firma produkuje odpromienniki mineralne, to jest odpromiennik Aronit, który jest home office, który jest stosowany do domów, zabezpiecza domy przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, z promieniowaniem elektromagnetycznym. To właśnie jest ten odpromiennik. To jest odpromiennik Travel, który po prostu zabezpiecza samochody przed szkodliwym promieniowaniem. I odpromiennik osobisty, który jest do kieszeni, polecam szczególnie dla osób, które mają złe samopoczucie, mają depresję, mają stany lękowe. Po prostu to jest odpromiennik, który wam pomoże w lepszym samopoczuciu, w lepszym zasypianiu. Jeżeli osoba ma problem ze spaniem, z wysypianiem się, polecam bardzo podkładanie go pod łóżko. Podkładanie go pod łóżko, szczególnie home office. Pod naszym YouTube'em będzie link do aukcji, także państwo możecie tam nas po prostu wejść na link i zobaczyć, jakie produkty dysponujemy. Także dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, tutaj z Teneryfy i do widzenia.